Uroczysko Młociny na Bielanach to ulubione miejsce wypoczynku warszawiaków już od czasów międzywojennych, gdy z centrum stolicy kursował tu parostatek. Ten park leśny o powierzchni ponad 100 hektarów jest nadal bardzo popularny. Spacerować i jeździć na rowerze można po dwóch łączących się ze sobą obwodnicach, przy których zlokalizowane są parkingi, place zabaw, ścieżka sprawnościowa i miejsca piknikowe. W weekendy bywa tu bardzo tłoczno, więc niektórzy traktują Młociny tylko jako przystanek w wyprawie do pobliskiej Puszczy Kampinowskiej. Niewiele jednak osób wie, że Park Młociński sąsiaduje też z bardzo atrakcyjną turystycznie gminą Łomianki. Wystarczy podążać wzdłuż wału przeciwpowodziowego, by dotrzeć do naprawdę przepięknych i mało uczęszczanych terenów. Te trasy latem warto przebyć na rowerze, a zimą na nartach biegowych. Starorzecze Wisły w okolicach Łomianek i Dziekanowa zachwyca o każdej porze roku. Przy odrobinie szczęścia można tu spotkać dziki i sarny, a także wiele chronionych ptaków. Jezioro Dziekanowskie, które oddzieliło się od Wisły po wybudowaniu wału, ma 1,5 kilometra długości. Najwięcej turystów przyjeżdża latem, gdyż jest tu popularne kąpielisko i przystań. Jeżeli dobrze przyjrzymy się mapie, okaże się, że tutaj jest sporo takich małych zbiorników. Świetne miejsce do rekreacji. Oprócz tego jeszcze jest Wisła, która z jednej strony jest wielką, piękną, dziką rzeką i wymaga ona jednak trochę przygotowania, ale przy pewnym już opływaniu Wisła daje nam możliwości poznawania dzikiej przyrody, docierania do miejsc, do których właściwie nie mamy szansy dotrzeć w inny sposób. Należy pamiętać, że wszystkie wyspy na tym odcinku rzeki są rezerwatami, w związku z tym nie powinniśmy wychodzić i ingerować w to środowisko, ale płynąć, obserwować z bliska to jest sama przyjemność. Dodatkową atrakcją na tych terenach, zwłaszcza dla dzieci, jest Pepe Land. W tym parku rozrywki czeka na najmłodszych małpi gaj, przejażdżka wozem strażackim lub wojskowym, kłady, mini zoo i mnóstwo innych rozrywek. Jest tu też klub jeździecki. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogą pobrać lekcję jazdy konnej. Kto zaś czuje się w siodle swobodnie, może wybrać się sam lub w grupie na przejażdżkę po okolicy. W tym rejonie jest sporo stadnin i mnóstwo pięknych krajobrazów. Miłośnicy jazdy konnej na pewno będą usatysfakcjonowani. Tak więc, czy to lądem, czy wodą, warto wybrać się na weekend w okolice Łomianek i Dziekanowa.